Witam serdecznie. Chyba najwyższy czas na kolejną recenzję wędliwego bohatera, ponieważ dawno o nich nie opowiadałam. I postanowiłam, że dzisiaj opowiem o czterogwiazdkowym bohaterze, niebieskim, waniliowym, czyli takim, którego można bardzo łatwo dostać albo w powołaniach, które robicie, albo w Akademii Wojskowej. Szczególnie dlatego, że czterogwiazdkowi oczywiście wpadają częściej niż pięciogwiazdkowi. Także podejrzewam, że każdy z graczy w pewnym momencie i raczej szybciej niż później dostanie Kylę. Kyla jest snajperem, czyli jest to bohater, który atakuje jeden cel, jednego przeciwnika. Ona jest, jej statystyki są wyraźnie w kierunku ataku, czyli jej atak jest 607 punktów, obrona 473. Mogła być trochę większa z mojego punktu widzenia. Zdrowie 1182, to nie jest tak źle. Należy ona do klasy snajperów i za chwilę, a może od razu pokażę tutaj, co snajperzy dają. Ona ma 5% szans na uniknięcie wzmocnień obronnych podczas ataków oraz kontrataków. Jeżeli cel ma pancerz, zadaje dodatkowe 50% przebijających, odbierających punkty zdrowia. Czyli ona jakby ma szansę ominąć te wszystkie kontrataki oraz jakiekolwiek wzmocnienia podnoszące obronę. I te szanse się oczywiście zwiększają. Jest 5, potem jest 10, 15, 20, 25, czyli 25. 25% szans na to, żeby ominąć te wzmocnienia obrony. Jeżeli chodzi o ścieżkę, którą, jeżeli ktoś się decyduje w ogóle na dawanie emblematów, u mnie to nie jest bohater, którego ja wybieram do dania emblematów, ale ja mam bardzo mocną kolekcję niebieską. Jakoś system po prostu wrzuca tych niebieskich bohaterów bardzo dużo. Ja mam chyba ich najwięcej. Także Kyle przestałam używać dawno, dawno temu. Ale to wszystko zależy od tego, jak mamy rozbudowane naszą kolekcję i wiele osób sobie Kylę chwali. Ona również, ja ją używałam, pamiętam, głównie do wydarzeń specjalnych, w których się zdobywało emblematy w operacjach specjalnych. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście jej dużo używa, robi mało powołań, ona jest tym jego mocnym niebieskim bohaterem, to wtedy sugerowałabym ścieżkę obrony i ataku. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ten węzeł Dyspremia do doładowania, czyli zwiększa szybkość regeneracji doładowania o 2%. W przypadku Kylie nie ma to większego znaczenia. Wybranie tego węzła nie przyspieszy tego bohatera, także ja bym zostawiła tą stronę prawą i poszłam stroną lewą, kiedy dostaję premię do obrony i premię do ataku. Jeżeli chodzi o ostatnie węzły, czyli premia do leczenia albo premia do zdrowia. Ja tam zawsze wybieram premię do zdrowia, jakoś ta premia do leczenia mnie nie przekonuje. To też zależy, czy ktoś ustawia sobie drużynę na przykład z dwoma healerami, ta premia do leczenia rzeczywiście może się przydać, czy też ma agresywny sposób ataku i nie używa medyków, wtedy ta premia do zdrowia jest bardziej istotna. Ostatni węzeł, premia do trafienia krytycznego, to też znowu zależy od tego, gdzie stosujemy tego bohatera. Jeżeli go stosujemy głównie do zadań ofensywnych, to wtedy jak najbardziej danie jej tego węzła trafień krytycznych pomoże jej, podniesie jakby wartość uderzenia klocków, które będą do niej, z nią powiązane. Także to jeżeli chodzi o siatkę umiejętności. Teraz jakie ona ma pozostałe cechy? Więc ładuje się wolno i prędkość ładowania jest 38, to znaczy, że potrzebuje 12 klocków do tego, żeby się podładować, ale
Te broje niebieskie dostępne, przyspieszające, one wszystkie ją podnoszą, przełamują ją tą, jej tą prędkość i zmniejszają ją do 11 klocków. Ja o tym za chwilę opowiem. Kolejna rzecz, jakie ona ma właściwości, ponieważ mam nieskończoną kartę, jeżeli chodzi o umiejętności specjalne. Skończyłam na poziomie 5, przestałam jej dawać księgi czterogwiazdkowe, więc może przejdziemy do tutaj w powiązaniu żywiołu. Więc tak, zadaję celowi 425% obrażeń, co jest bardzo ładną wartością, jak na bohatera czterogwiazdkowego. Ona drugą jakby wartością jest zadawanie, obniża doładowanie celu o 28% na czas 3 tur i również otrzymuje minus 12 punktów ataku na czas 3 tur. Czyli opóźnia jego doładowanie. Dla mnie to jest zawsze bardzo ważne. Ja lubię lubię wszystkich bohaterów, którzy regulują doładowanie przeciwnika. Szczególnie ma to znaczenie, jeżeli gram przeciwko silnym snajperom, albo medykom, albo wskrzeszaczom oczywiście. I również te obniżenie ataku ma również znaczenie, szczególnie jeżeli ona byłaby ustawiona w obronie, dlatego że wtedy to obniżenie ataku również będzie miało efekt na klocki przypisane do tego bohatera. Także jej uderzenie jest 2570, 2580 punktów. To jest to jej jakby czysta wartość uderzenia. To jest całkiem przyzwoicie jak na bohatera czterogwiazdkowego. Gdzie Kayla może znaleźć zastosowanie? Więc tak jak już wspomniałam, w ofensywie jak najbardziej. Jeżeli ktoś będzie ją używał w obronie, według mnie najgorszym miejscem dla niej jest skrzydło, dlatego że każdy wolny bohater wciśnięty w skrzydło po prostu ma, jeżeli się klocki dobrze układają, to się nawet nie naładuje i nie będzie miał szans wykorzystania tej właściwości, więc prawdopodobnie flank byłby dla niej najlepszą pozycją. Snajperzy, znowuż to jest moje zdanie, nie nadają się na tanki. Ja wolę na tanki jakichś bohaterów, którzy, jeżeli to są bohaterowie atakujący, to tacy, którzy atakują więcej kart niż jedną. Jeżeli chodzi o machinę wojenną, jak najbardziej jej statystyki, tutaj jej siła ataku pomoże klockom, także bardzo dobrze się sprawdza w stosunku do machin wojennych. Również w turniejach, szczególnie w tych turniejach przyspieszonym, kiedy wszyscy bohaterowie mają tą samą prędkość ładowania 65, czyli szybko. Kayla będzie bardzo dobrym wyborem. Zresztą tak jak wszyscy bohaterowie wolni w tym doładowanym ataku się doskonale się sprawdzają. W przypadku operacji specjalnych i wydarzeń, ta jej prędkość ładowania wolna i to, że ona jest snajperem, według mnie czyni ją mniej atrakcyjną. Ja osobiście wolę używać w eventach bohaterów, którzy są szybcy i tacy, którzy atakują większą ilość, więcej celów, nie jednego. Także według mnie ona do eventów się nie za bardzo nadaje. Oprócz oczywiście tej operacji specjalnej, której można zdobyć emblematem. W tej chwili mamy chyba chwileczkę. Tak, więc tak, mamy operacja specjalna, tak, tutaj nie mogę nic pokazać. Więc na przykład dzisiaj to jest operacja fortyfikacje, to jest tutaj, gdzie można ją stosować. Jeżeli oczywiście ktoś ją ma pociągniętą na maksa, no wtedy może pomóc osiągnąć ten ostatni etap. Wszystko zależy od tego, jaki mamy wybór. Ok, jakie bronie? Więc z broni, może pójdę do mojego zestawu
Siła, ok. A więc jeżeli chodzi o bronie waniliowe, to w trzygwiazdkowych broniach jest GP Magnum. Praktycznie każdy tą broń ma w kilku egzemplarzach, dlatego że ona jest często w tym operacji specjalnej jako nagroda za trzeci etap. Jest to broń z unikiem, więc ponieważ jest to broń z unikiem, więc jest najlepsza do obrony, tam można jej ją dać Kylie. Broń czekalną, ja mam zrobioną jedną, robiłam ją bardziej z ciekawości niż czegoś innego, uszkodzenie pancerza, praktycznie ją, używam ją chyba tylko w wydarzeniu broni, kiedy już nie mam, kiedy już mi się bronie kończą, to nie jest generalnie polecana broń według mnie. Trzecia broń to jest Master Weapon Golema albo Golima. Broń, która buduje pancerz natury, więc znowuż opcja do obrony po to, żeby chronić tą Kylę trochę bardziej. Okej. Okay. Czterogwiazdkowa, niebieska, to jest waniliowa broń. Szansa na atak krytyczny. Super wspomoże tej właściwości specjalne i spowoduje, że klocki będą bardziej efektywne. Bargo jest bronią, która zwiększa szans na uniknięcie osłabień, czyli nadaje się zarówno do obrony, jak i do ataku, ale ona ma dosyć takie sympatyczne te statystyki, jak na broń waniliową, także można ją również zastosować. GMP MK24 to jest Master Weapon i ona daje truciznę, czyli przez dwie tury 60 punktów obrażeń, co się jakby dodaje do tego, do tego mocnego ataku, który Kyla ma ze swojej właściwości specjalnej, więc też całkiem sympatyczna broń. Następnie Chili Suit Chekanov. Broń z unikiem i z odpornością. Tą bym stosowała, jeżeli Kylę bym ustawiła w obronie. Albo Regalizer Magnum, broń, która przyspiesza. To jest broń, która przyspieszy ją o 11, do 11 klocków. Więc nadaje się bardzo dobrze do ataku. No i oczywiście wszystko zależy od tego, co mamy w naszej kolekcji. To jest ostatnia jest broń Master Weapon Kato i Kato daje prawie za celność oraz plus 28% szans na cios krytyczny, więc znowu wspomaga właściwości specjalne Kylie. Więc Kyla jest oceniana dosyć wysoko w rankingu jako bohater. Wydaje mi się, że teraz przy tych wszystkich bohaterach, którzy są dostępni, a więc kiedy mamy Tori, Makani, Tori, Królik Naczelny, więc ci, którzy mają tych bohaterów u siebie w kolekcji, to chyba Kyle nie będą tak często używać. Natomiast ci, którzy są na początku gry i tych opcji w kolekcji mają dużo mniej, Kyle może się okazać bardzo przydatnym, bardzo dobrym bohaterem. Także warto mieć przynajmniej jedną, zrobić, zmaksować, używać. Tym bardziej, że tak jak wspomniałam, jest bardzo łatwa do powołania. Okej, to chyba tyle na temat niebieskiej Kylie. Jeżeli wy macie jakieś inne uwagi albo inną opinię, to proszę wpisujcie w komentarzach. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, to nie jest jakaś wyrocznia. To nie znaczy, że to, co ja mówię, to jest jedyna prawda, którą można wiedzieć o karcie. Każdy może mieć inne doświadczenie, inną opinię na dany temat, także wy możecie się zupełnie nie zgodzić albo z tym, co ja mówię, i nie ma problemu. Każdy ma inny styl gry. Także życzę Wam powodzenia w wojnie, w najazdach i w powoływaniach. I do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!